Śmigłowiec Caracal i śmigłowiec Tiger są stworzone do tego, żeby operować wspólnie, dlatego że potrafią zostać przez taki sam czas w strefie działań, mają podobne prędkości przelotowe, potrafią przygotować się do misji w podobny sposób, sposób briefowania pilotów, sposób przygotowania i planowania misji jest zbliżony. Dużo środków uzbrojenia jest podobnych na obu śmigłowcach. Możemy wykonywać misje z użyciem obu śmigłowców, planując misje takie naprawdę jak dla jednego pododdziału wojskowego. Że to jest śmigłowiec, który przede wszystkim jest najnowocześniejszy w całej stawce i jednocześnie sprawdzony w boju bardzo mocno. Czyli niektóre z tych śmigłowców, które są w stawce, są bardzo jakby długo na scenie śmigłowców uderzeniowych. Są bardzo doświadczone, nie są jednak tak nowoczesne. Natomiast Tygrys jest świetnym kompromisem pomiędzy nowoczesnością a sprawdzeniem w boju. Miał okazję już się sprawdzić w Mali, w Afganistanie, w bardzo trudnych warunkach. Przenosi najnowocześniejsze uzbrojenie, zarówno rakietowe, i ma najlepsze ze wszystkich śmigłowców i najcenniejsze działko 30-mm zamontowane na nosie. I najważniejsza rzecz, ma taką samą skuteczność w niszczeniu celów naziemnych, jak i celów powietrznych. Czyli może niszczyć nie tylko czołgi i transportery opancerzone, ale może niszczyć inne śmigłowce lub bezpilotowce przeciwnika.